Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer, ale. No, to, to nie jest FIFA Manager, tylko Football Manager. Słuchajcie, e, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Stwierdziłem, że mam ochotę zagrać Football Managera. Powiedziałem, że to zrobię jak najdzie mnie ochota i, i to, jest, to jest ta ochota. Pomyślałem, że to byłby super specjal na 100 tysięcy subów, ale umówmy się, ja prędzej urośnę, urosnę niż mój kanał bije 100 tysięcy subów ten, więc e, jakby no, stwierdziłem, że musimy wziąć los w swoje ręce. E, I teraz tak, to co się dzieje e, jest nagraniem ze streama, który... Trwa, w sensie jak ty to oglądasz na YouTube, to już nie jest stream, nie? Eee, te streamy będę sobie robił na Twitchu, prawdopodobnie. Nie chcę ich robić na tym kanale, wiem, że na tym kanale byłoby więcej osób, wiem, że jesteście tym zainteresowani, prawdopodobnie, ale jako, że już jestem starym youtuberem, to ja nie lubię samemu wsadzać sobie kija w szprychę algorytmu eee, i czymś takim mogłoby robi być robienie nieregularnych streamów na kanale, gdzie filmy są bardzo regularnie dodawane o bardzo regularne. Bardzo regularnych godzinach, zwykle. E, zatem, jeżeli ktoś chce, to śledźcie mnie tam na Twitchu, dostaniecie powiadomienie. Akurat na Twitchu powiadomienia działają w przeciwieństwie do YouTube'a e, i, i będziecie mogli sobie oglądać. E, mówię to dlatego, że tu będę dużo gadał z czatem. No, bo ja nigdy w Football konkretnie nie grałem, więc czat jest mi potrzebny tutaj, żebyśmy razem byli w stanie zrobić rzeczy niesamowicie, niesamowite. Więc to jest seria, która będzie zapisami z live'ów, dlatego też ona będzie wyglądała zdecydowanie inaczej. W żaden sposób ona nie wpływa na kariery e, z Fiwki. Po prostu to będzie dodawane. E, chciałbym szczerze, żeby po pojawiał się jeden stream w tygodniu, z którego by powstawały trzy odcinki, cztery. Wątpię, że tak będzie, że mi się to uda. Zobaczymy, zatem jeżeli będą jakieś pytania, które są kierowane Weter, Możecie pisać w komentarzach odpowiedzi, ale wiedzcie, że to wszystko i tak dzieje się na streamach Które są w prawdopodobnie niewygodnych godzinach dla kogokolwiek I w prawdopodobnie bezsensowny sposób prowadzone Ale czy to jest dla was nowość widzowie? Dobra, eee, słuchajcie, czat Rozpoczynamy eee, Damy chyba moje dane, nie? Damy chyba moje dane, no bo bez sensu będzie nie dawać moich danych Dobra, już myślałem, że ten... Więc zrobimy... Yy, robimy moje dane, czat, czy wymyślamy kogoś? Ja bym zrobił siebie. Yy, ja bym zrobił siebie tutaj, co? Czy kariera ŁKS Goczałkowice... Yy, nie, ja znaczy ja wiem, że yy, miedczyński coś robi. Wiem, że Łukasz Piszczek chyba jest jakoś w to zaangażowany. Ale ja nic nie... Jakby wiem, że coś takiego istnieje, bo na Twitterze parę razy widziałem tweety Piszcza. Ale nic więcej nie ten... Yy, nie widziałem, nie? Yy. Więc wiem, że to jest duża rzecz, ale nie wiem, nie, nie wiem zupełnie o co chodzi. Słuchajcie, przebiliśmy 100 widzów. Ej, ba bardzo to doceniam. Jakby, powiem szczerze, miejsce urodzenia Łódź, w sumie miejsce uderzenia, też by pasowało w przypadku tego miasta. Eee, podajmy moje prawdziwe dane. Czemu tego nie zrobić? Zaraz weźmiecie na mnie pożyczkę. Fantastyczny pomysł. Listopad, 95. rok. Eee, ulubiony zespół N.I.C.O.S.N.O. E, proszę bardzo, chyba że weźmiemy jakiś ars ten arsenal z tego, z Ameryki Południowej. E, poziom doświadczenia. Opowiedz mi o kluczowych zagadnieniach pracy menadżera. Bierzemy chyba samouczek, co? Bo. E, chyba, chyba bierzemy, bierzemy samouczek. Chyba będzie ten. E, chyba będzie lepiej, nie? Weźmy, weźmy, zobaczymy, jak będzie. E, przejdźmy do ciała. Ok. Eee, da się tu swoje ten? Wygeneruj losowo. Ci... To nie jestem ja. To też nie jestem ja. To też nie jestem ja. To byłbym kiedyś ja. To na pewno nie jestem ja. Tak bym mógł wyglądać. Uuu, tak bym chciał wyglądać. Tak też by było spoko. Ej, no dobra, bo to generowanie, mam wrażenie, że może nam się nie udać. Um, zastanawiam się. Mam wrażenie, że nam losuje z czterech, że to jest ciągle to samo. Też macie takie wrażenie? Czy któryś z, Czy da się być. Jakby mam wrażenie, że tutaj nie, nie, nie można mieć zdrowej relacji z jedzeniem, bo albo się jest bardzo ulanym, albo bardzo chudym. Jakby nie ma... nie ma nic pomiędzy. Eee, nie ma nic pomiędzy Dobra, weźmy sobie twarz, nie wiem, taką Wzrost, no nie Jeżeli to mam być ja, to chwilę poskrolujemy. Okej okay. eee, Typ ciała No nie, no nie, 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 nie No tu mnie z kimś mylicie, no bez przesady Teraz piłeczka jest grana Tak bym chciał, żeby było Ale niestety raczej jest tak Okej okay. eee, Głowa E, fryzura. To takie to bym chciał mieć w rzeczywistości, no ale nie ma. Takich bym nie chciał. Co tu się stało temu człowiekowi? W sensie. O mój Boże, kiedy bardzo chcesz być raperem z i Bardzo ci nie wyszło. E, czekajcie. Mm, możesz wygenerować twarz ze swojego zdjęcia? Hmm. Okej. Okay. Czekajcie, mogę? Gdzie? Pewnie tu, tak? Wczytaj awatar generuj model. Z fotografii. O, oh, jest, to czekajcie. Żeby wygenerować model, to zrobimy tak, że ja przerzucę scenę. Bo ja nie wiem, co się tu wyświetla. Ja nie chcę, żebyście, nie wiem, widzieli jakieś moje faktury na kąpie czy coś. No bo to by było jednak niepożądane. Przerzućmy się tu. Ok. Mm. I. Jak ta fota się zaimportuje, to ja będę wyglądał przecież jak Bobby Firmino albo Jurgen Klopp z tym uśmiechem, nie? Czuję, że to się tak skończy. Dobra. Kropka na. A, nie tak! Dobra, oko. O Jezus. O nie. O. O. Dobra. Uszy. To będzie doskonałe. Ja czuję, że to będzie doskonałe, słuchajcie, broda. Okej. Okay. Podoba mi się ten futbol, manager zarobista gra. instagram. kust.

Ta mnie bomba. Czekajcie, tylko musimy fryzurę zmienić. Bo ta fryzura tu dużo. Patrzcie. Tu. zresztą to jest temur. Czemu ja mam kolczyk? Dobra, to jest mniej więcej moja fryzura. No, fryzura okej. Zaros dajmy brodę, żeby to przykryć trochę. te Jezus, maria. Rzęsy są jakieś strasznie dziwne. Idealne zdjęcie paszportowe. Bo tu ja, jakby... Ja widzę gdzieś przebłyski. Ja widzę gdzieś przebłyski, ale do końca... Do końca nie. Okej, okay, dobra, dajmy sobie to, Ok. Czy ja mogę usunąć kolczyk? Okulary. No nie, tu za to podziękuję. Okej. Okay. Czemu ja mam kolczyk? Dodatki. Zabierz mi to. Dziękuję. Yy, pierścień. E, dajmy sobie Apple Watcha na lewej ręce ok, żeby wiecie mierzyć czas jako menadżer pierścień no nie, bo to nawet nie jest ten e, obrączka, jakby to jeszcze była obrączka to spoko nie, będę singlem w tej karierze słuchajcie, prowadzę bardzo spokojne życie w rzeczywistości to tu będę singlem, ale, ale będę niesamowitym menadżerem dobra e, Czemu mam ten kolczyk? Zabierz mi to zucha? Nie chcę tego! Okej. Okay. Dobra, chyba jest git, nie? Czy ten zegarek mi się zmienił, czy mi się nie zmienił? Użyte. Okej, okay. tu w ogóle można mieć dwa zegarki coś czuję. Eee, czy, czy jest to dobre? S szanowni widzowie, czy jest OK? Moim zdaniem jest spokojnie, w sensie. No. Jakby. No lepiej nie będzie, no. Jakby się brwi, ale to są tylko brwi. Rzęsy są cały czas. Okej, okay, okej, okay, wydaje mi się, że okej. Okay. Tak jest. W sensie. No, 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 no nie jest super. Ale nie jest, nie jest najgorzej, nie? Czy można... Wzrost jest idealny, 1,69m. Jak na generator też mi się wydaje, że jak na generator to jest nie najgorzej. Strój. Nie no, nie, 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 nie. Wybierz strój. Gdzie, 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 to... Jak to zdjąć? Nawet jak rozbiję bank, dalej będę nosił dre... o Arsem Węgier, i oui. Nie, 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 nie. Ja tutaj idę... Fajcie Garnituru takiego prawdziwego chyba nie miałem w życiu na sobie i niech tak pozostanie. Jestem prostym człowiekiem. Nie. Yy, sznurki schowane. A nie ma bluzy z kapturem. No, idziemy w to. Idziemy w to. Ej, teraz to już wygląda naprawdę bardziej jak ja. Co prawda, to jest taka yy, sylwetka pani domu, tutaj trochę. Ja nie wiem, gdzie on ma te. Yy, nie wiem, gdzie on ma te spodnie podciągnięte, ale. Ale ten. Nie, no jest dobrze, jest dobrze. Uważam, że jest dobrze. Yy, jest spoko. Dobra, dodatki, zatwierdź. Ej, uważam, że nie jest najgorzej, w sensie naprawdę uważam, że nie jest źle. Serio uważam, że, że jest do przeżycia, i teraz, widzowie, pozostaje jedna kwestia. A mianowicie, yy, tak jak powiedziałem, ja nie mam licencji, bo nie wiedziałem, że to trzeba zrobić. Ja, yy, kiedy, jakby wgram to, do, na, na następny stream postaram się mieć te mody. Bo jak powiedzieliście, te mody działają tak, że nie trzeba robić nowego. Yy, że nie trzeba zakładać nowego klubu. Yy, no i pytanie tylko, w jakim klubie chcielibyśmy zacząć, nie? Bo można by było wybrać Arsenal na przykład, ale to jest trochę easy, easy job. W sensie tutaj nic nie będzie easy, ale zastanawiam się, gdzie moglibyśmy zacząć, bo z drugiej strony moglibyśmy na przykład pójść sobie do, yy, no do mojego ulubionego kraju, czyli do Italii na przykład, nie? I, I pójść w jakiś taki w ogóle dziadowski klub. Tylko nie wiem, czy jest sens to robić. Czy, czy, czy jesteśmy. E, czy, czy będziemy na tyle mocni. Na przykład wejść sobie do serii C. Ja bym w serie C poprowadził klub. E, nazwijmy to z moich okolic. Takich ulubionych. Tylko muszę z, przypomnieć sobie, bo ja nigdy nie pamiętam, czy to się po prostu nazywa Witerbu. Bo, bo nu. No jest chyba Viterbo to jest chyba. Eee, on się tam grał ten. Viterbo, tak, 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 Viterbo. No to gdzieś byśmy znaleźli Viterbo jest. I można pograć, ale. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy chcieli grać tak nisko, nie? Wydaje mi się, że, że pójście tak nizutko. eee Wydaje mi się, że tak niżutko to jest za niżutko. Verona, Wenecja, Sassuolo, Salernitana żeby walić A zobaczmy sobie Serie B na przykład. Tirol A Serie B. Z... Wenecja nie jest głupia. Eee, Wenecja nie jest głupim klubem. Pal Palermo jest w. Tu jest Palermo, w Serie B. Hmm. No, bo pytanie jest takie: czy my chcemy się w tej konkretnej karierze uczyć już? Czy chcemy coś jakby dalej osiągać, nie? Bo jeżeli chcemy się uczyć, to uważam, że tu jest na przykład doskonały, po, jakby plac do nauki. Nie wiem, taką wziąć. drugą ligę holenderską. Z zarąbistym klubem Chociaż Zwole nie gra w ekstraklasie Holenderskiej? Ej To jest druga liga holenderska, tak? I nie gra tam Zwole nie gra tam ten klub z Bocianem? Wow Ej, co wy na drugą ligę holenderską? Moja propozycja to jest druga liga holenderska lub Portugalia. Mój plan to w najbliższych latach przeprowadzić się do Portugalii. To może przeprowadzę się tam jako menadżer co 300 słonecznych dni w roku. Więc może, może Portugalia, na przykład druga liga portugalska, jest tam jakiś klub z herbem? Nie, trzecia. Nie, eee, Liga Krajowa. Nie. Hmm. Zróbmy ankietę. Zróbmy ankietę. Gdzie się robi. Kurczę, gdzie tu się robi ankietę. O, zarządzaj ankietą. Dobra, utwórz nową ankietę. Pytanie: gdzie? E... Włochy, Portugalia, Holandia. E... Włochy, Portugalia, Holandia. Jest ankieta na dwie minuty. To co istotne. Yy, to, co istotne, słuchajcie. Yy, dla mnie, to pamiętajcie, że nie wybieramy najwyższej ligi z tych krajów. Czyli decydujemy się na jakieś zaplecze, dobra? Żebyście mieli to w pamięci, że my się decydujemy na niższą ligę jakąś. OK, prowadzi Holandia. Włochy gonią. No zobaczymy, bardzo jesteście aktywni, to, to doceniam. Okej, okay, mamy remis Portugalia jest najniżej Italia wychodzi na prowadzenie Teraz Holandia wychodzi wyżej e, Poczekamy sobie na koniec ankiety I zobaczymy jak to, jak to będzie Zaraz zobaczymy wyniki I I Patrzymy Lekka przewaga Holandii i chyba dałem, że można wielokrotnie głosować, co? Bo tych głosów jest dużo więcej niż was na streamie. Albo coś się tracker na streamie ten. <grymne> Dobra, wygrywa Holandia, słuchajcie. E, wygrywa Holandia mając. Y, mając nieznaczną, acz wyraźną przewagę. Więc zaczniemy w Holandii. Spoko. E, mi to pasuje. E... Mi to, mi to fasuje. Powiedziałem, że na kolejny stream będą wgrane te rzeczy wszystkie. Już nie wiedziałem, że trzeba to zrobić, nie? Dobra, gdzie jest Holandia? Yy, tu mamy Holandię Kauken. Yy, I teraz pytanie o zespół. Nie chciałbym brać Willema 2. A nie, to. Uu. Dobra, bo to jest prawdziwy klub. Ja myślałem, że Willem 2 to będą rezerwy Willema. Eee, słuchajcie, dla mnie FC den Bosch jest, kurde, szefem, jeśli chodzi o herb, nie? Eee, więc zastanawiam się nad tym. Albo, albo, bierzemy, albo bierzemy FC den Bosch, albo bierzemy z Nie, no, ale FC den Bosch ma tak dobry herb. Za dobry herb, żeby ich nie wziąć, nie? Eee... Więc ja bym wziął FC Den Bosch. No, bierzemy... Ej, Ale to jest ciekawe. FC Den Bosch, Eric Hag. Ciekawe, że takie ten... Dobra. Eee, bierzemy FC Den Bosch. I co? Eee, ustawienia zaawansowane czy szybki start? Tutaj potrzebujemy... Tu potrzebujemy, słuchajcie, jakiegoś doświadczonego menadżera. Eee, Futbol menadżera, żeby nam pomógł. Dobra, widzę, że zaawansowany. Zatem ustawienia... Zaawansowane BUM Łączu wow. Ale się zrobiło. Eee, dobra, i co tutaj? Ojejku, a, czyli my bierzemy teraz ligi, do których możemy pójść, jak to jest? Powiedzcie mi proszę. Bo musicie mnie przeprowadzić, słuchajcie, przez, przez to wszystko. Jak bierzesz holenderski zespół, to dobrze by było, jakbyś czytał nazwiska i kluby po niderlandzku. No na pewno. Jeszcze będę robił świecę w trakcie i salto przy czytaniu nazwiska lewego obrońcy. Ehm, dobrze. Ehm, pierwszy transfer Grosicki na skrzydełko. Podoba mi się to, że chcemy od razu inwestować w młodzież. Ehm, wybierz, wybierasz grywalne ligi ogólnie. No to chcemy iść do góry, więc tak. Weźmy druga Bundesliga i wyżej. Zegunda i wyżej. Pierwsza Liga Hiszpańska. Jak rozumiem to jest Primera Division, nie? Belgijska Pierwsza Liga Krajowa i wyżej. A mogę ją zmienić? Na jakąś inną? Skybet League tu. I wyżej, dobrze. No i wyżej. Szczerze? Moim zdaniem. Yy... Chyba nie trzeba nic tu zmieniać, nie? W sensie ta Belgia mnie nie interesuje. A mogę dodać ligę. Bo dodałbym sobie włoską, jakbym chciał tam pójść. Dajmy tą włoską. Albo. Po... Nie, no dajmy włoską, zatwierdź. Serie Bej wyżej. Championship nie sky tu. Ale ja bym chciał Skybet. Weźmy Ligue 1 i wyżej. Chociaż nie, w sumie racja, bo my nie będziemy chcieli iść niżej. Chyba że nas wyrzucą. Francję daj. No to damy Francję, no. Of France oui. A Dówę wchonsy. Eee, mówienie po włosku z y... <ścoughs> francuskim akcentem oddaję. Gdzie jest Francja? To jest Francja. To co Francja, Niemcy są. Eee, Szwajcaria, eee, Białoruś, Be Be Belgię dajmy w takim razie. No i git, no. Tu niech będzie tylko Jupiter League. Wszystko, git? Chat? Eee, puszczamy? Je, jest ok? Teraz pytanie jeszcze to: używaj wygenerowanych piłkarzy i szkoleniowców. No nie. Nie używaj oryginalnego terminarza. O, ta FIFA jest ciągle, ta gra jest, to jest odpalone ciągle w FIFA. Nie dodawaj kluczowego personelu. Wolimy, żeby nam dodało kluczowy personel, czy nie? Powiedzcie mi, eee, dodaj zawolników do grywalnych zespołów. To chyba bez sensu. Wyłącz transfery w pierwszym oknie. No nie. Wyłącz ukrywanie atrybutów. No nie, bo to chcemy chyba sami skautować. Nie pozwalaj na obejmowanie zespołów posiadających menadżerów. Zablokuj możliwość korzystania z edytora. No to chyba ten edytor jest nam niepotrzebny, bo to będzie pewnie jakiś drzwi do cheatów, nie? Ale to zostawię, żeby te mody ewentualnie mogły zadziałać. Chyba zostawiamy to opcję. Chyba jest dobrze, nie? Wydaje mi się, że spoko. Więc słuchajcie, rozpoczynamy grę. Dum 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 Jakie mam doświadczenie w menadżerze? No słuchaj, zacząłem pół godziny temu. No to wydaje mi się, że dobre. Yy, medy, mody będą i tak bez tego działały. No to spokojne, no, ale to, że to zaznaczyłem, to chyba nie jest problem, nie? Jakby nie wysadzi nam to komputera chyba. Yy, więc zobaczymy, jak to wszystko nam się poukłada. No dobra. E, co my tutaj mamy? Mężczyzna, wszystko się zgadza. E, używamy tego profilu, zakładam, no bo to bez sensu, żebyśmy używali innego. 26 lat i to mi się podoba. W tym roku kończę 28, ale tak. E, użyj profilu. Ok, Of pysk Zaczynają się kłopoty. O co w tym chodzi?! Dobrze, czekajcie. E, wybierz styl prowadzenia zespołu. E, jak to jest? Ja to sam rozdzielam? E, będzie ciężko, skoro u Ciebie brak bagażu doświadczenia, ale ten bagaż doświadczeń trzeba wreszcie zdobyć. E, czekajcie, jak tu kliknę? OK, czyli zyskuję. Dobra, czyli Atrybuty psychiczne. Jak się robi żółte papiery? Um, dobra, ale tak serio. Jeżeli mam... E, jeżeli mam siebie... Powiedzcie mi jedną rzecz tylko, bo tego nie rozumiem. E, wiedza o... A, tu mamy w sumie, czekajcie. Wiedza o juniorach wpływa na domyślną znajomość atrybutów juniorów. Okej, okay, czyli jeżeli dam sobie wysoką, to znaczy, że mam... E, dobrą wiedzę o juniorach, tak? W sensie na start już będę wiedział więcej o juniorach. Eee, więc to jest. Y, to jest pytanie moje, bo jeżeli tak, dobra, jeżeli miałbym scharakteryzować. Co to jest w ogóle? A, dobra. A, a, a dobra. Eee, prowadzenie zespołu służbista, motywator, mentor, fachowiec, taktyk, perfekcjonista eee, dobra, jeżeli mam być szczery i mam ocenić swoją osobę, zobaczcie, będziecie tutaj, tu macie Teraz mój test psychologiczny. Zdolność do adaptacji, czyli wpływa na szanse zatrudnienia menedżera za granicą. Problem jest taki, że moja zdolność do adaptacji. ja się wolno adaptuję, ale jak już się zaadaptuję, to. Uh, panie, ale dałbym sobie to na 5 za to. Jestem, kurczę, zdeterminowanym typem. I to mówię zupełnie. E... Więc ja jestem zdeterminowany fest. I tu sobie damy dysz, 12. Dyszkę sobie damy. Żeby mieć jeszcze gdzieś inne atrybuty, wydaje mi się, że jestem w stanie dobrze motywować. Eee, poziom dyscypliny. Wydaje mi się. No, ale to jest bez sensu, bo przecież można trzymać wysoką dyscyplinę w zespole i mieć dobre relacje z zawodnikami. W sensie to, że się ma dyscyplinę, to nie znaczy, że się z nimi jedzie jak z furą gnoju, no. Bez sensu to jest. Wpływa na gotowość piłkarzy do zwracania się do ciebie. Czyli, jeżeli dam sobie wysoki poziom dyscypliny, to znaczy, że jestem. E, że, że jestem tutaj tyranem. A można być przecież dobrym ziomkiem, menadżerem, ale mieć wysoki poziom dyscypliny, nie? E, no ale żeby. Dajmy sobie to tutaj na 7, albo nawet na 5. Za to e, kierowanie zespołem wpływa na umiejętność zarządzania treningami oraz interakcji z poszczególnymi zawodnikami. Wydaje mi się, że tutaj ósemka będzie dobra. Wiedzę o juniorach nie chcę dawać większej, bo to bez sensu troszeczkę. W, w zasadzie wszystko włożył w determinację, bo to, co mnie doprowadziło w jakich, do jakichkolwiek, nazwijmy to, życiowych sukcesów, to w moim przypadku tylko i wyłącznie determinacja. <grywka> Więc kurczę. E, ale dajmy motywowanie wysoko i dajmy determinację wysoko. To jestem ja, słuchajcie. To, to, so, to jestem ja. Osobno są punkty na lewo i prawo, to, to się zorientowałem. E, dobrze, więc teraz tak, jeśli chodzi o grę, to e, wprowadzenie piłki od bramkarza, szczerze powiedziawszy, ja wiem, że to jest Holandia, ale możemy sobie odpuścić. Chwytanie piłki. A przecież ja nie jestem trenerem bramkarzy. Jak ja mam go nauczyć? To i łapać piłki go nie nauczę i obrony strzałów go nie nauczę. Mogę go nauczyć wprowadzenia piłki co najwyżej. No, tak realnie. Czekajcie, więc to sobie dajemy. E, mentalność. Wydaje mi się, że byłbym w stanie tutaj być pomocny. Technika. Hmm. Dużo punktów mamy. E, <noise> nie no, dajmy technikę. No tu. Um, no i co, u nas u nas u nas się biega, tu się nie stoi. Eee, <ścoughs> defensywa e, Wpływa na umiejętność trenowania defensywnych aspektów. No to zróbmy po prostu tak. 15, 15, 15. 15 tak? Eee. Więc mamy to. Yy, I. Nie no i taktycznie możemy dać wysoko w miarę, nie? Dobra. Yy, jest OK, Chat, chyba jest okej. Okay. Nie wiem, czy to jest zrobione pod grę. Bo tutaj nie robimy tego pod najbardziej grywalnego gościa. Tylko robimy to tak, jak mi się wydaje, że, że, żebym siebie scharakteryzował tak pirazy drzwi. No to bym sobie dał tak, nie? Co o tym sądzicie? Możemy zatwierdzać? E, wszystko wyjdzie w praniu. I to podejście mi się podoba. E, chcesz zacząć grę? Czy dodać innych menadżerów? Zacznij grę. O, ale mamy biuro. FC Den Bursch. Ej, to jestem ja. Jestem menadżerem. E, super, dobra. E, FC Den Bosch potwierdził w dniu dzisiejszym, że nowym menadżerem zespołu zostanie Kajetan Kaźmierski. E, wywołało to spore niedowierzanie wśród fachowców, gdyż ten 26-latek. Pamiętajcie, 26-latek. E, nie grzeszy doświadczeniem. Ważne, że nie napisali, że rozumiem. E, czeka go wiele trudnych pytań podczas pierwszych konferencji. E, pierwszej konferencji prasowej. C czytaniem też nie grzeszy. Na stadionie jakimś tam Kaźmierski podpisał dwuletni kontrakt warty 38 tysięcy złotych miesięcznie. Warto by było nawet YouTuba zostawić. E, Jack de jakiś tam zostanie przez niego zastąpiony. E, Okej, okay, no sorry, Jack. Tak jest życie. Wbijam na rejon i. No i, i zobaczymy, jak to będzie. Mamy asystenta Jana e, i dyrektora Józefa. Będzie dobrze. Klub jest ode mnie starszy 30 lat. Co może pójść nie tak? Eee, budżet płacowy, malutko. Ojoj. Weźcie to na euro, nie? To, to jest naprawdę mało. Budżet transferowy. Ojoj. Będzie trzeba dużo pod stołem dawać. Mam nadzieję, że się tak da. Eee, Okej, okay. mamy paru zawodników tutaj pokazanych naszych. Eee, Stan jest młodym talentem. Kluczowy gracz to jest Ahaha. Czy on, siódemką? Charakter zespołu zdeterminowany. O to chodzi! Pasujemy do siebie. E, tego stana trzeba zobaczyć. Gdzie jest ten stan? Widzieliście gdzieś tego stana tutaj? Stan held. Ja sobie to zapiszę. Ja mam tu notes. Dobra, mamy to. E, to co? Lecimy dalej. Eee. Nie przekraczaj budżetu płacowego. Roczny kontrakt dla piłkarza powyżej 34 kontrakty dla zawodników pierwszego zespołu. Eee, I co tu? Ugruntuj pozycję drużyny w drugiej lidze. No dobra. Eee, to chyba damy radę. Znaczy no jakby rozumiem, nie? No to są ten. Dobra, co się tutaj dzieje? Przed zatrudnieniem pana na stanowisku menadżera za codzienne funkcjonowanie klubu odpowiadał sztab szkoleniowy. W ciągu najbliższych dni, tygodni otrzyma pan serię wiadomości, Jezus Maria ile czytania, zapoznających pana z różnymi aspektami funkcjonowania klubu, wprowadzających pana w ich, ej pana z dużej trochę szacunku, w ich działanie i pozwalających zdecydować jakie obowiązki weźmie pan na siebie, a jakie przekaże współpracownikom. No jak to teraz zrobić? Powiedzcie mi. Eee, zastanawiam się, jak to zrobić. Krystian, eee, e, czy ty mi dajesz subskrypcję? Czy, czy, czy ty da, jeżeli dajesz suba na YouTubie, znaczy na Twitchu, to bardzo dziękuję. Aczkolwiek, słuchajcie, nie przywiązujcie się do tego Twitcha. To będzie najgorszy kanał Twitchowy, na jakim będziecie. Ale bardzo dziękuję za, za wsparcie. Eee, w ciągu najbliższych dni tego... Dobra, to było. Eee, Wprowadzenie do taktyki nam wysłali. To niech nam wyślą wprowadzenie do scoutingu, co? Okej, okay, lecimy dalej. Eee, zaplanować konferencję prasową, tak. Eee, zaplanować wewnętrzny sparring, by ocenić zespół, gdy będzie to możliwe, może być. Zwołać zebranie zespołu co tydzień, co dwa tygodnie. Tak, co tydzień będziemy się widywali. I wreszcie, proszę się śmiało ze mną kontaktować, gdyby chciał pan. Dokonać któregoś z poniższych ustaleń Chciałbym raz jeszcze powitać Pana, z dużej pana Na pokładzie wszyscy Mamy nadzieję, że FC Den Bush Rozpoczyna właśnie nową Pełną sukcesów erę Byku, byku, ja, ja nie wiem co ja tutaj robię e, Zapisujemy grę, tak? Okej, okay, dobra, zapisaliśmy e, I zobaczmy w takim razie Co będzie dalej Mm, FC Dembosz potwierdził ten. Ale słuchajcie, bo tutaj widzę, że znowu piszecie, że ten, że, że nie wiecie, co zrobić z Prime'em i tak dalej. E, moi bardzo dobrzy przyjaciele, e, Kamek i Lachu, streamują regularnie, szczególnie Lachu chyba prawie codziennie. Więc powiem tak: jakby ja bardzo doceniam, że tutaj zostawiacie swoje suby na Twitchu, e, ale jak. Ja, jeżeli zostawicie u nich te prime'y, to oni na pewno będą bardziej... E, dev czasami? Wydaje mi się, że Dev teraz nie streamował, bo ja dostaję powiadomienia, więc jakby wiem, że z ekipy e, streamuje Kamek i, i Lachu e, na Twitchu, więc, więc szczerze, jeżeli macie prime'y wolne, zostawiajcie im, bo oni tutaj regularnie streamują na tej platformie i, e, i ten. I ja, ja Bardzo mi jest miło, jakby nie zrozumcie mnie źle, no ale jak oni, wiecie, są streamerami, to... To ten. To, to, to wydaje mi się, że, że, lepiej, te, że lepiej te subiki u nich zostawić. U mnie subskrybujcie koza menacer, lecimy po 100 tysięcy subów. Um, więc, więc ten. Ale bardzo dziękuję wszystkim, którzy mimo mimo moich usilnych starań subskrybują tutaj. Dobra. E, przejmujemy stery. To było ostatni rok z obowiązującymi kontraktami. Ok. Ten zajmiemy się potem. Wprowadzenie do taktyki. Wow, styl taktyczny. E, mentalność plus e, polecenia drużyny. E, mentalność. To podstawowe nastawienie ofensywnego zespołu według skali od bardzo defensywnego do bardzo ofensywnego. Formacja, role zawodników. Zaraz tworzymy taktykę. To jest. Taktykę się tworzyło tak samo na telefonie, więc spoko. E... Więc jakbyś patrzył na atrybuty, są do 20. Super, dzięki. Uaktualnienie profilu kibica. E, jakich mamy kibiców? Szalikowcy, piknikowcy, spoko. Ja t, tu cenię chyba najbardziej. Zwykli kibice, spoko. Takich cenię najbardziej. Mniej zaangażowani, lojalni niż, e, i lojalni niż przeciętny fan piłki nożnej, to... A że są mniej lojalni chyba też, tak? Okej, okay, dobra. Czyli oni są mniej ten, dobrze. Yy, więc mamy to. Yy, spotkanie na temat strategii klubu. Ale to już, to już znamy. Więc tak, nie przekraczaj tego. Mamy tu komentarz, możemy jakiś komentarz dać? Chciałbym dać komentarz. Okej. Okay. A, bo to chyba oni dają, dobra. Yy, raport o kontuzjach. Wszyscy zdrowi. Wprowadzenie do scoutingu. Dobra, tu się musimy skupić, bo to jest istotne. Pion scoutingu odpowiada za wynajdowanie potencjalnych wzmocnień zespołu. Kompetentni pracownicy realizują zadania i przygotowują raporty, poszukując najlepszych kandydatów do gry w naszej drużynie. Centrum Skautingu. W Centrum Skautingu otrzymywać będziesz rekomendacje i raporty na temat obserwowanych zawodników. Obecnie masz do przejrzenia jedną rekomendację. No i wszyscy są oceniani i top, tak? Dobrze. Gdzie jest ta rekomendacja? Okej, okay, dobra. Skautingu na razie nie, nie robimy, bo to bez sensu. A, dobra. Teraz jest ten. E, witamy w klubowym centrum scoutingu. Spoko. Dalej. Super. No, czyli to działa identycznie jak FIFA, nie? To działa identycznie jak FIFA. Okej. Okay. Dobra. I możemy my przydzielać y, zadania albo y, albo nasi y, albo nasi y, pracownicy. Dobrze. Widzę, że jest dużo informacji, żebym zmienił walutę. Powiedzcie, gdzie się to robi? Czy to się robi w ustawieniach? Przedem w budżet. Eee, modyfikacja budżetu. Mogę im powiedzieć, żeby dali mi tyle samo, tylko że w euro w, w polskich, u polskich polityków by przeszło. Eee, ustawienia. Ale gdzie są? A, tu FM. Ustawienia, dobra. Mm, jest, złoty. O Jezus, Maria. O, dobra, będziemy? Jest, euro. Zatwierdź. Okej, okay, dobra, więc to mamy. Mm... Lepiej to wyglądało przed chwilą, co? <laughs> Zdecydowanie lepiej to wyglądało przed chwilą. E, dobra, e, więc mamy to, spoko. I zobaczmy teraz tak, koniec. I mamy coś do zrealizowania, więc twórzmy taktykę. E, OK. i tu wybieramy jak rozumiem styl. Ja najchętniej chciałbym, żebyśmy my grali kontratakiem, czyli pochłanianie presji i potem jazda. Tak wydaje mi się, że takie granie na tym poziomie będzie najlepsze i najłatwiej będzie nam pod to znaleźć zawodników. W sensie no jednak pula obrońców, którzy są w stanie bronić nisko, jest niezła. Jest większa na pewno niż taki, którzy są w stanie operować piłką. Więc jakby swój styl moim zdaniem będziemy w stanie yy, na, narzucać kiedyś, albo wejść w taki gegenpress i utrzymanie w, albo, yy, albo po prostu w, w, w przyciskanie rywali, ale moim zdaniem yy, moim zdaniem najlepiej jest yy, przejść do kontraktaku yy, jest zdania, że ten styl dobrze, ok, bezpośredni kontrakt ja jestem za bezpośrednim kontratakiem, szczerze powiedziawszy po prostu bierzemy piłę jak najszybciej, prostymi środkami, staramy się przedostać pod, 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 pod pole karny rywala. Moim zdaniem jest to dobre, bo tak, jak jest to opisane, ostrożna mentalność, czyli to, co powiedziałem, i w moim odczuciu, jest to najlepsza jest to najlepszy startowy układ, nie? No bo tutaj, jakby patrząc o też tym, jak chcemy zbudować tą drużynę, no to. Do kontrataku musimy nauczyć się bronić, nie? Jak już będziemy mieli podstawy defensywne, to będziemy mogli zacząć uczyć się posiadać piłkę i, e, i przyciskać rywali. Ale moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie na start. E, bardziej bezpośrednie podania, i tak e, dalej. Więc moim zdaniem jest to absolutnie e, najlepsze rozwiązanie. Więc e, wybierzemy to ustawienie. E, I no, i teraz jest jeden problem tylko, bo. Hmm. Jest jeden duży problem, słuchajcie, bo albo możemy pójść 4-3-3, albo możemy pójść w piątkę obrońców, tylko pytanie z piątką, jak będą grać, bo, bo ja nie wiem, jakim mamy skład, nie? W sensie łatwiej by było mi, e... gdybym znał zawodników, będę w stanie coś powiedzieć, nie? I to jest pytanie, jak to zrobić. Ale wydaje mi się, że, naj... że to będzie prostszy system, że łatwiej będzie tych zawodników. Ja wiem, że mogę zmienić potem, nie? Ale tak jak myślę, to zdecydowanie łatwiej będzie nauczyć tych zawodników operować i współpracować tutaj, chociażby w tych sektorach. Więc wydaje mi się, że pójdziemy na razie w czwórkę obrońców, dobra. I teraz jak rozumiem, dobieramy zawodników. Czy dobieramy role? Wydaje mi się, że dobieramy role. To co istotne, chcemy grać prostą piłkę, nie? Czyli nie gramy ża żadnych reverse, żadnych reverse fullbacków ani nic takiego. Nie chcemy, żeby nam brali udział w rozegraniu boczni obrońcy. Idziemy na razie bardzo prosto. Ale to bardzo prosto: szybcy skrzydłowi, e, i tutaj po prostu ma być pompa na skrzydle. E, najlepiej, żeby byli w stanie zejść do środka i wpuszczać bocznych obrońców w kontrataku. E, i, I to jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Ktoś napisał, żebym dał szybki wybór, a potem ustawił jak chce. Um, oto moja propozycja składu, przygotowana na podstawie aktualnej oceny formy naszych zawodników. Sugeruję, aby zapytać mnie ponownie tuż przed spotkaniem, w którym nasz przeciwnik będzie. A, druga jedenastka. <śmłysyć> Nie skumuję, um, tak bym mógł uwzględnić dyspozycję piłkarzy w dniu meczu. Ok, spoko. E, więc tak to wygląda. E, no to sprawdźmy sobie przede wszystkim, e, czy jest w jedenastce stan held. Nie ma. Znajdźmy tego stana, bo to jest ten wielki talent. Teoretycznie, czy on tutaj gdzieś jest? Pra. Yy, czy wam nie zasłania kamerka? Nie, nie. Kamerka jest idealnie, chyba, nie? Yy, gdzie jest stan? Bo on miał być tym fajnym juniorem. Według tutaj, tego co się wyświetlało. Czy wy widzicie stana gdzieś tu? Może być w składzie U21? Okej, okay, dobra. Bo, ja, bo ja, ja chcę mu dać szansę od razu. Ee, bo to jest, naj, moim zdaniem, będzie najlepiej. Dobra, czyli gdzie będzie centrum medyczne? W dynamice? Znaczy, centrum medyczne, Boże. Wprowadzenie dynamiki składu. Dynamika dostarcza informacji na nastroju w zespole, jego hierarchii, e, układów między zawodnikami. Okej, okay, to nie będzie dynamika. Centrum danych, sztab. Ojejku, źle, że to kliknąłem. Okej, okay, na samym dole jest. Dobra, to zaraz, zaraz będę patrzył. To jak ja kliknąłem centrum szkolenia, to mamy dziewięciu członków pion trenerskiego, rekrutacja, pion medyczny. Okej, okay, no i co oni tutaj? Działają sobie różne rzeczy robią. No to tak jak zwykle, nie? W, w piłce nożnej. Pion trenerski. Koordynator pionu. Okej. Okay, Okej. Okay. Ok, no rozbudowany fest, rozbudowany fest, będziemy na to patrzeć potem. E, obowiązki sztabu. Ok, czyli to oni, oni są w stanie nam e, dużo pomóc, to jest istotne. Mm, bo będziemy mogli sobie ich też tutaj mocno, e, będziemy mogli sobie dzięki nim, nim tutaj mocno e, ten mm, mocno odciążyć pracę. Stan held. Jest tutaj, ale okej, okay, bo tu są jakieś miejsca, więc, yy, więc to zobaczmy. O co tu chodzi? Tu znajduje się wszystko, co ma związek z rozwojem zawodników w klubie. Informacje podzielono na kluczowe sekcje, zawierające wszystkie informacje, których będziesz potrzebować. To zwięzłe podsumowanie postawy zawodni yy, zawodników na wypożyczeniu i sił naszych zespołów juniorskich pozwoli ci odpowiednio zareagować, jeśli znajduje się taka potrzeba. Ok. Oto nasi najlepsi juniorzy, najbliż, którym najbliżej jest do pierwszego zespołu i którzy zasługują na Twoją uwagę. Okej, okay, dobra. E, może stać się jednym z najlepszych piłkarzy w klubie, potencjalnie o wiele lepszy niż Jordi. To Jordi to jest chyba z podstawy, nie? E, tak mi się wydaje. E, może stać się jednym z najlepszych piłkarzy w klubie, potencjalnie. Okej, okay, dobra. Potrzebuje uwagi. I o co w tym chodzi? Dbamy również o rozwój indywidualny dzięki sztabowi, który udziela porad dotyczących gorzej rozwijających się zawodników i tych, którzy pracują bardzo dobrze, i tych, których warto mieć na oku. Spoko. Sekcja drugi zespół zawiera najważniejsze informacje, zarówno o zespole. Okej, okay, dobra. Przed dniem meczowym, możesz wziąć czynny udział. Dobra. Eee, mamy grupę młodych zawodników, którzy są bliscy dołączenia do pierwszego składu. Nie mamy zbyt wielu zawodników z przyzwoitym potencjałem. Ten zespół jest całkiem przyzwoity. Fajnie. W trakcie sezonu znajdziesz tu cenne informacje. Dobra, może być. Eee, sztab pomaga w obserwowaniu zawodników, którzy znajdują się na wypożyczeniu, śledząc ich postępy eee, i czy wypożyczenie służy im tak, jak tego chcieliśmy. Ok. W każdej chwili znajdziesz tu listę zawodników, którzy znajdują się na wypożyczeniu. Śledzimy ich długości wypożyczeń, rozbieramy... Dobra musisz zadbać o to, by nasi juniorzy występowali na odpowiednim dla nich poziomie, jeśli w klubie są zawodnicy, którzy skorzystaliby na wypożyczeniu sztab szkoleniowy odpowiednio ci doradzi, spoko, jeśli chcesz możesz przekazać obowiązki swojemu sztabowi szkoleniowemu co może skutkować nieco rozmytym obrazem tego, co dzieje się w drużynach juniorskich, pełna kontrola nad tym obowiązkiem pozwoli ci codziennie śledzić, wydaje mi się słuchajcie, że my wejdziemy tutaj w taki sposób, że e, zrobimy tak. Stan Held mnie interesuje bardzo. Ja bym chciał Stana Helda przenieść do drużyny seniorów. I pytanie jest teraz, jak to zrobić? To może być boczny obrońca. Spoko. Transfer. Rozwój. E... Okej. Okay. No. Albo wiecie, co jego sobie dowołamy, bo na pewno mogę do go dowołać. Więc Stanheld, e... więc tę pierwszą trójkę będę starał się jakoś się nimi zainteresować. W takim razie zastanawiam się tylko, yy, bo oni mają fajny potencjał i tak dalej. Yy, da się z nimi porozmawiać. Historia, porównanie, nadaj przydomek. Ko kontrakt to nie. Transfer, nie. Rozwój, trening. O o o o o o przesuń do zespół seniorski. O o o, tak jest. No to weźmiemy ich. No to weźmy sobie stana Helda. Rozwój i przesuńmy do zespołu seniorskiego. Co? Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Za ten sam held przesunięty. Do zespołu seniorskiego, i teraz mamy skład. E, oto Twój skład. Grupa zawodników, która, e, której zdaniem jest, zadaniem jest przeniesienie Twoich pomysłów na boisko. Oj, to współczuję. E, no dobra, zobaczmy, jak to wygląda. E, oto Twój pierwszy zespół. Wraz z upływem czasu zaczniesz się z nimi coraz lepiej orientować. E, a teraz skupmy się na wyjaśnieniu roli, jaką wziąłeś na swoje barki. No to szybko, nie? Szybko się zorientowaliście, fajnie. Wybór składu stanowić będzie kluczowy element twojej pracy. Aby ułatwić ci planowanie, możesz w każdej chwili przypisać piłkarzy do danej pozycji. Ostateczny skład wybrany przez ciebie będzie dopiero przed samym meczem. Dla ułatwienia będziemy często skracać kluczowe informacje w każdym zawodniku, szczegóły na temat ich statusu. Okej. Okay. Dobrze, tutaj mamy oto twoi zawodnicy, ci zaznaczeni takim kolorem przebywają na wypożyczeniu w klubie, natomiast ci zaznaczeni takim kolorem są wypożyczeni z klubu. Każdy piłkarz ma swój indywidualny profil, który możesz obejrzeć klikając w jego nazwisko. Yy, dobra, więc tutaj mamy różne takie rzeczy. Yy, dalej mamy wiele, znacznie więcej informacji gromadzonych, OK. I tu możemy sobie wybierać i, i analizować, OK. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy. Zachęcam do zapoznania się z zawodnikami, a zwłaszcza ich indywidualnymi profilami, by wyrobić sobie dokładniejszy obraz. Super, dobra, ale to czekajcie, taktyka. Ale taktykę już robiliśmy, więc to możemy pominąć. I teraz chciałbym porównać Stana Helda do tego ziomeczka, który jest w podstawie. W ogóle mam wrażenie, że mi się czat zwiesił strasznie, bo nikt nie, nie wie, żeby nikt nic nie pisał przez tyle czasu świeże sobie. Yy... Okej, okay, dobra. Yy, więc tak, mamy tutaj Stana Helda. Yy, kontrakt juniorski. Brakuje mu gotowości do gry. Dobra, Stan. Co ty na to? Yy, ale ty jesteś niezły, nie? Bo ciebie wywaliłem przed chwilą. To ciebie wrzućmy sobie tutaj. Okej. Okay. I tyle zrobiliśmy. I co ja mam tu do zrealizowania dalej? Nie przekraczaj budżetu płacowego Gra nie może być kontynuowana zanim Nie zrobisz czegoś z konieczną reakcją Wprowadzenie do taktyki No ale to już zrobiliśmy Okej, okay, no to też już zrobiliśmy To czego nie zrobiliśmy jeszcze? Spotkanie na temat strategii klubu. Negocjuj, okej. Okay. Uuu, dobra. Więc mamy spotkanie z zarządem. Czad. Eee, nie przekraczaj budżetu trans tego. Eee, no to spoko. Trzeba... Ja się z nimi nie będę kłócił, no bo... No bo to nie ma co się tutaj z nimi jakoś strasznie kłócić, nie? W sensie, moim zdaniem są sensowne te... Eee... Moim zdaniem są sensowne te wymagania, więc je zatwierdzamy, zamyk, kończymy to yy, i idziemy dalej. Co się tutaj dzieje? Media społecznościowe. Wykupiłem dla pana subskrypcję biuletynów informacyjnych. Top. Zmiany w planach treningowych. Wow, tu będziemy musieli się nad tym skupić mocno. I to już jest mecz ligowy, nie? Chyba tak. Yy, I co my tu mamy jeszcze? Dalej mamy cudygodniowe zebrania sztabu szkoleniowego. Okej, okay, fajnie. No to. Dopiero co zaczęliśmy, a mam wrażenie, że zrobiłem dużo, a, a mam wrażenie, że, że nie zrobiłem nic. No dobrze. Eee, więc teraz skupmy się chyba na treningach. Wydaje mi się, że to jest najsensowniejsze. Zobaczmy sobie wprowadzenie do treningów. Eee, twoja podstawowa taktyka definiuje tożsamość taktyczną klubu i pozwoli im, im, mi odpowiednio rozplanować treningi. Top. E, tu mamy sesje treningowe, top. E, różne sesje będą miały różny wpływ na atrybuty, top. Reżimy, zła nazwa, e, reżimy treningowe od zera, super. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. dobra. E, więc teraz tak, trening ogólny pierwszego zespołu będziemy prowadzili my, i to jest pytanie: Ja bym to scedował trochę na zawodników na razie. Znaczy na pracowników. Mam wrażenie, że to jest. Bo teraz tak: Konfiguruje indywidualny plan treningowy dla juniorskich, to na pewno współpracownicy robią. Planuję treningi ogólne dla zespołów juniorskich, współpracownicy. Trening indywidualny pierwszego zespołu. Eee... Zastanawiam się, jak to zrobić. Hunt i bardzo dziękuję za subskrypcję, ale tak jak mówię, słuchajcie, nie subskrybujcie tego kanału, bo ja, 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 to, to może wam się skrajnie nie opłacać. Ja bardzo dziękuję, ale, ale tak jak mówię, no, polecam bardziej subskrybować kolegów moich, jak, jak Lachu, Kamek, e, którzy tutaj rzeczywiście siedzą na, na Twitchu i robią dużo. E, mi naprawdę wystarczy, jeżeli będziecie wbijali na tego YouTube'a i, i docenię to bardzo mocno. E, więc pytanie teraz, jak to zrobić, czat? Nie, no pierwszy zespół poprowadzimy my. Indywidualny współpracownicy. Ja bym to tak zrobił. Okej. Okay. Ale mamy tu mentoring. Ja bym chciał zrobić jedną rzecz. Dodaj grupę. E z z grupę sobie nazwijmy lewa. I dodajmy tu piłkarzy. Ja bym chciał dodać tutaj Stana Helda. E Okej. Okay. I to jest... I tu są obrońcy, tak? Kto jest najstarszy tu? Okej, okay, oni są ogólnie wiekiem. Bramkarz, to nam się nie przyda. Okej, okay, to jest obrońca. Lewy, środkowy albo okej. Okay. Więc dajmy sobie tutaj ciebie. Kto jest jeszcze tu najstarszy? Ofensywny pomocnik. Mm. Defensywny pomocnik hmm. No to nie będzie defensywny Ok Jak rozumiem Ci zawodnicy ee, Jak rozumiem Teraz ci zawodnicy będą e, Oni głównie mają wpływać na e, Na naszego stana Nie Bo ważne jest dla mnie, żeby ten... E, właśnie, tu jest lekki wpływ. Okej, okay. właśnie o to mi chodzi. Żeby on tutaj e, był... Poprosi asystenta o przydzielenie. No ale czy jest stan held w tej grupie? Jest, okej. Okay. Dobra, bo ważne jest... Bo to mi się wydaje, że jest bardzo istotne. Żeby rzeczywiście tutaj były te grupy mentorskie. Bo mamy dużo młodych piłkarzy, więc wydaje mi się, że to jest istotne. Dobra, e, więc to mamy zrobione. Yy, dobra, trening, tu jest yy, widok ogólny i teraz tak, to jest mecz z Noid Gerhardt i to jest. Co to jest? Lipiec, czyli to będzie sparring raczej, nie? Nie, sparring jest tu. Czat. to jest ligówka czy to jest sparing? <grym> Dobry menadżer Kalendarz. Ok? W. no to, że wyjazd, no to oczywiste. Ale wygląda już jak liga, nie? Nie ten. To jaki? Kalendarz? O, tak, czyli to jest, a nie, towarzyski. Ojej, ile my mamy sparingów. No dobra. To skoro tak, yy, to zrobimy w ogóle inaczej. Ja bym chciał, żebyśmy Zrobili tu trochę inaczej. Bo yy, czekajcie, ok. Chcę do pierwszego sparingu robić więź zespołową. Tylko to mnie interesuje, yy, gdzie jest ta więź, więź zespołowa? Działalność społeczna. Chciałbym więź zespołową tu dać. No dobra, więc yy, to w takim razie tu. Fizyczny odporność, wytrzymałość, odpoczynek. No to robimy w takim razie: odpoczynek, zespół. Czekajcie, przygotowanie do meczu, nie, ogólny, przepraszam, fizyczny. fizyczny i weźmy sobie boże fizyczny i bierzemy sobie wytrzymałość no tu musimy zacząć wiecie od musimy od tego zacząć ryzyko kontuzji wzrost kondycja spadek zmęczenie znaczny wzrost no to jest to jest oczywiste wytrzymałość sprawność pracowitość ok tu E, znaczny wzrost, potem kondycja spadek. Dobrze. To zmieniamy sobie w takim razie na e, fizyczny regeneracja. Potem mamy piłkarzy z pola, mecz i tu zaczniemy prawdziwą pracę. E, najlepiej na sam początek dać treningi asystentom, możesz się później edytować. Nie no słuchajcie, zaczynamy tak, no ja myślę o tym w kategoriach. Ja nie wiem tylko jak się. Yy, chociaż nie no, po co my zaczynamy tu od tego? Stop, stop, stop. To bez sensu zrobiłem. Nie wytrzymałość, fizyczny. A gdzie da się siłę dać im po prostu? Nie no zakładam, że wytrzymałość ten. Tu zrobią. Yy, tu będzie więź zespołowa, żeby dobrze zacząć. To tu w sumie zamiast odpoczynku damy sobie. Yy, gra z cieniem. Nie, 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 nie. Damy sobie tu ogólny trening gra na posiadanie. Bo tutaj nie będą ten. Jest spadek z grania po grze na posiadanie. Wejdziemy sobie tutaj tym, potem wejdziemy sobie grą na posiadanie. To w sumie wiecie co, odpoczniemy sobie też grą na posiadanie. Wydaje mi się, że to będzie sensowne. Zagramy sobie tutaj grą na posiadanie. Ee, i, wy, i, I wydaje mi się, że to będzie sensowne. E, czy będzie VOD jako publiczne? Nie. Będzie y, to zapisane na kanale Cozaminarer jako filmy. No, wydaje mi się, że to jest sensowne. Zaczynamy tutaj y, bardzo lekko. Lekko, mocno, lekko. Tu będzie zajazd. I tu. Y, w zasadzie tu będzie średni zajazd, tu będzie fest zajazd, i potem będziemy ten. No bo gdzieś trzeba, bo tu musimy zrobić. Wiecie, tu musimy ym, zrobić wprowadzenie, tu będzie trzeba gdzieś wejść w, w wytrzymałość, i tak dalej. I będzie sroga bitka jeszcze w tym tygodniu. Szczerze powiedziawszy, ja bym ten sparring odwołał, jeżeli się da. Yy, jeżeli się da odwołać tutaj sparring, to będę chciał odwołać tu sparring. I potem będziemy już łapali świeżość. Dobra, na razie tak robimy. No to co? Skrzynka, Co tygodniowe zebranie sztabu szkoleniowego na razie mnie nie interesuje. Przygotowanie do sezonu. Ok, dobra, więc to mamy. I da się w kalendarzu. To weźmy sobie w kalendarzu od razu, żebym nie zapomniał. Więc chcę ten odwołać. No stop A ja, ja chcę wam odwołać to Mecz towarzyski Gdzie to się odwołuje? O odwołaj Nie mogę Ciekawe Bo tu mam Nie mogę odwołać sparingu o, teraz dobra, bo to trzeba tu kliknąć. Ok. Więc zrobimy tak, że tu odwołamy. Yy, I tu będziemy mieli sporą przerwę, ale to jest przerwa na pracę dużą. No, i tu będzie duża praca. Potem gramy sparing u siebie. No, to mi się podoba. To mi się podoba. Uważam, że to jest sensowne. Dobra. Yy, to co? Mamy w skrzynce jeszcze jakąś wiadomość? Co tygodniowe zebranie. Ok, ok. Okej, okay, dobra. E, na co ja muszę odpowiedzieć? Na to. Kandydat na wicekapitana. Okej, okay, zobaczmy spotkanie. E, co się tutaj dzieje? O Jezus Maria, ile czytania. Nie, ja nie chciałem pierwszego odwołać. Pierwszy chciałem zostawić. E, pierwszy chciałem zostawić. Te pierwsze dwa miały być. E, choć może to wywoływać pewne wzburzenie. Jordi jest lepszym kandydatem na wicekapitana niż Dony. Powinieneś rozważyć dokonanie stosownej zmiany. Jordi dłużej reprezentuje barwę naszego klubu. Uczyń wicekapitanem. Hmm. Hmm. Okej, okay, czyli ten by mógł się ten... Zrób to. Um, Denis ma pewne braki, jeśli chodzi... Um, jeśli wziąć pod uwagę takie atrybuty jak krycie. No to róbcie, co tam chcecie. Dobra, Uważam, że Denis wiele by zyskał, gdyby zaczął trzymać się prawej strony boiska. Okej, okay, rozpocznij trening. Um, uważam, że Kej, wiele by zyskał, gdyby zaczął trzymać się lewej strony boiska. No dobra, róbcie, co tam chcecie. Czy mogę już stąd iść? Zastosujmy wszystkie sugestie. Okej. Okay. Uważam, że kategorią treningową, którą mógłby zająć się Stef jest. O! Pozwoli to bardziej równomiernie rozłożyć obciążenia. Dobrze, dobrze dodaj. Dodaj zadanie trenerskie. Spoko. E, co my mamy tutaj dalej? Uważam, że Rick wiele by zyskał, gdyby spróbował poprawić grę słabszą nogą. No to niech popracuje nad tym. E, mamy dalej tak. Ryana powinien poprawić grę słabszą lewą nogą. No to, no to niech to robi. E, co się tu dzieje dalej? E, powinien zostać wysłany na. Jeszcze raz. Boże, to jest Zelalem. To jest były piłkarz arsenalu. To jest ten Zelalem, nie? To jest ten Zelalem. Gideon Zelalem. No, oczywiście, że tak. Ale jaja. To jest ten Zelalem. Hehe. <gryw> Byku. Porozmawiajmy po holendersku. Ale jaja, będzie trzeba słuchajcie tego zelalema tutaj grubo ten. Yy, grubo wrócić do drużyny. Dobra, yy, idź dalej. O Jezus. Yy... Zarząd pozwoli, by tylko jeden, yy, jeden ten yy, pełnił tę funkcję. Yy... nie głupim pomysłem, główny analityk gry, no ale ten ma być świetnym, no to zaplanuj po zebraniu, no i tego już nie mogę zaplanować, nie? No bo ten już yy, z tego co rozumiem, yy, tego co rozumiem, to z nim nie możemy nic zrobić już. Idź dalej. Co się dzieje tutaj dalej? O mój Boże, zaplanuj po zebraniu. Yy, wolne etaty. Na... Dobra, nie, nie interesuje mnie pion medyczny sorry. Yy, kończymy spotkanie. Fajnie. Następna dobra. Yy, pytanie teraz takie. Z jemu mamy zaproponować kontrakt? Czemu ja się tym zajmuję? Czekajcie. Czemu ja się tym zajmuję? A, dobra. Rozmowy kontraktowe z członkami, okej, okay, dalej. Dobra, spoko, ale mnie on nie interesuje. Dobra, czat, to trzeba scedować na ten. Mm, to trzeba scedować na, na jakiś tam. No, ja nie będę tego robił, no przecież bez żartów, no. Przerwi. Jak mogę te zadania przydzielić zarządowi? W sztabie obowiązki zmienić. No i to mi się podoba, sztab. No to to bez, bez przesady, obowiązki, widok ogólny. Yy, zatrudnianie i zwalnianie osoby pracującej jako dyrektor sportowy. Nie chcę tego robić. Jak to przekazać teraz? O, tu, dobra. Przekaż. Zatrudnianie i zwalnianie osoby. Nie, 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 nie zajmujemy się tym obecnie. Jakby, sorry. Zatrudnianie i zwalnianie. A, U18. Myślałem, że sam mogę powiedzieć, żeby mnie nie zwolnili. Eee, Okej. Okay. Odwoływanie kontraktu osoby pracującej jako kierownik spraw... Sorry, no ja nie muszę się tym zajmować, no. Eee... To nas w ogóle nie interesuje. Jak nam się... Jak, jak stwierdzimy, że chcemy tym... Ten... To będziemy się tym bawili, no ale w tym momencie nie ma sensu. Dobra. Odnawianie kontraktu, okej, okay. no to to wszystko przekazujemy, no bo to bez sensu jest, nie? Przekasz, eee, przekasz, przekasz, eee, przekasz, przekasz, to super. Dobra, więc to mamy. Eee, co się tutaj dalej dzieje? Zebrania pionu scoutingu. Na razie tu zostaniemy. Eee, negocjacje transferu tych mnie nie interesują. Eee, młodzi też mnie nie interesują. To mnie nie interesuje. To mnie nie interesuje. Ok. Negocjuję transfery U18. Nie interesuje mnie. Dobrze, jak rozwiniesz to będziesz miał. Co mam rozwinąć? Co mam rozwinąć? Bo mogę rozwinąć, tylko powiedzcie co mam rozwinąć. Bo to właśnie ten, więc wydaje mi się, że zrobimy to z tego widoku, no. No to nie wiem jak to zrobić, więc zrobimy to tak. I czemu mi się to. Jeszcze raz. Dobrze. Nie zatwierdziłem. Wiem. E, nie wiedziałem. Dobra, e, zarząd. No to tutaj nic nie zrobimy. Sztab. Gdzie mogę to zrobić? Jednym kliknięciem. Przedłużanie kontraktów sztabu, przekaż. Przekaż, 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 przekaż. Yy, przekaż, przekaż. Dobra. O Jezu, muszę to zatwierdzić. Jezus, jak ty głupie. Nie! Okej, okay, zatwierdź. Tak powinno być, nie? Tak jest dobrze, czat. To miś... Ta, tak jest dobrze, chyba, nie? To, to jest tak, jak powinno być. E, obowiązki, zarząd. E, Okej, okay, no to jest tak, jak powinno być. Porady i raporty. No, ale to czemu, w widoku ogólnym, mam da dalej to? Tego nie rozumiem zupełnie. Zarząd. Czekajcie. Yy. Sztab. Wybiera skład. No i, no i super. A tu to będzie, czekajcie. Yy, co tu mamy? Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Scoutingu przekazujemy. Przekazujemy, zatwierdzamy kontrakty. O, odnawianie kontraktu. Super, wszystko przekazujemy. To super, zatwierdzamy. I teraz tu nie ma tego. Super, o to chodzi. Eee, to gdzie mogę transfery zobaczyć? Transfery i kontrakty, ale ja jestem inteligentny. Jak ja jestem po prostu Sharp Mind. Dobra. Yy, to tym musimy się. Yy, mocno. Tym musimy się mocno zainteresować. Więc tak. Yy, negocjuję transfery do zespołu. My to robimy. inicjuję transfery. Pytanie mam, czat, Słuchajcie. No bo w te negocjacje to my możemy jeszcze być trochę słabi, więc pytanie. Czy nie lepiej, żebyśmy my inicjowali, a żeby zarząd, czy tam ktoś, je negocjował? No bo głupio, jak sobie wybiorę jakiegoś kraka, a potem będzie padaka. Co sądzicie na ten temat? Negocjuj tylko do swojego zespołu, a zarząd juniorów? Nie? Dobra, widzę, że wierzycie w mój business mind. W sumie się nie dziwię, jestem niesamowity. Eem, dobra, więc inicjuję, negocjuję. Negocjuję. To są wszystko główne. Pierwszy zespół, pierwszy zespół. Prze... Żeby mi nie wy... wyporzyć, ale juniorów no to juniorzy już nie są w pierwszym zespole, nie? Eee, to przekazujemy. 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 Dobra. To co, tak, tak zostawiamy. E, jeśli będziesz miał negocjacje, to możesz zobaczyć obecny kontrakt zawodnika z obecnym klubem. Po lewej będzie wpływ kontraktu na twój budżet i tak dalej. E, dobra, więc to mamy. Mm, e, chciałbym zawsze w czwartki lub w piątki robić te streamy. Zobaczymy, jak się uda. E, więc zobaczymy jak to będzie. Rotkit. No widzisz, tak, tak bywa. Lubię zaskakiwać. Zobaczmy obowiązki. E, więc tu poryzygnowaliśmy Okej, okay, no to jeszcze musimy zobaczyć mecz, bo mamy tutaj mecze towarzyskie No to tym się zajmiemy Linia boczna prowadzi rozwój zespołu. No dobra, no to, to jest wszystko, co chcemy robić. Wszystkie te pierdółki poboczne się dzieją, taktyka. Udziela porad dotyczących. Wy... A, bo tu mogę wybrać jednego z tego, ale Janek to jest nasz ziomek. Dobra. Treningi teraz to jest istotne. Prowadzi treningi indywidualne, to scedowaliśmy. Wydaje mi się, że spoko. Prowadzi trening ogólny, 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 dobra, eee, więc chyba jest spoko. Więc wydaje mi się, chat że, że ten podział obowiązków jest najbar jak najbardziej ok, eee, i poukładaliśmy sobie ten zespół na start, moim zdaniem, dobrze. I, i, i jak na początek. Wydaje mi się, że, że, że to ułożenie jest, yy, jest ok. Zawsze mogę zmienić, nie? Więc, więc no, zakorzeniliśmy się w tej pracy, zobaczymy, co z tego będzie.